kim jest Jezus. Wszyscy jesteśmy uczniami, którzy ciągle na nowo poznają Jezusa, chcą się do Niego zbliżyć. Więc kim On jest? Jesteśmy w okolicach pogańskich, Cezarea Filipowa. Myślę, że dzisiaj też znajdujemy się w podobnym świecie neopogańskim. Cezarea Filipowa to jest miejscowość na północy, najbardziej na północ, daleko od Jerozolimy, daleko od tłumów, tych tłumów zachwyconych Jezusem, które biegają za Nim, którym czyni dobro, cuda się dzieją, uzdrawia bezpośrednio przed tym fragmentem dzisiaj przeczytanym. To jest wczorajsza historia, uzdrowienie ślepego. Więc odchodzą daleko Jezus i Jego uczniowie. Można powiedzieć, że wychodzą na jakąś pustynię, jakby, nie wiem, zatrzymali się w jakimś odludnym miejscu, pojechali na rekolekcję. No tak można powiedzieć. Mają swój dzień skupienia, tak jak my dzisiaj w naszym dekanacie lwowskim. I rozmawiają z Jezusem. Rozmawiają z Jezusem. Jezus pyta ich, za kogo uważają ludzie. Za kogo uważają ludzie Syna Człowieczego? Czyli ci, którzy nie są stale z Jezusem. Oni przychodzą, słuchają, zachwycają się, wracają potem do swojej codzienności. Najgorsze jest to, że niektórzy uczniowie też właśnie takimi są. Wracają ciągle jakby do swojego świata. Nie trwają cały czas przy Jezusie. Nie są stale z Nim. Czyli tak jakby byli z Jezusem od wydarzenia do wydarzenia. To jest pokusa, która grozi nam wszystkim. Od wydarzenia do wydarzenia bycie z Jezusem. Nie wiem, jakieś rekolekcje, nadzwyczajne wydarzenia. Może czasem jakiś gość przyjedzie i chce się go posłuchać. Jakieś emocje temu towarzyszą może. Ale nie jesteśmy, nie trwamy z Jezusem tak na co dzień. I uczniowie opowiadają, biorą, myślę, udział w tej dyskusji bardzo chętnie. Jeśli jest pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, więc można bardzo dużo opowiedzieć, tak? Co ludzie myślą o Jezusie? Myślę, że dyskusja mogła być żywa nawet. Łatwo nam mówić o tym, co mówią inni, albo łatwo nam mówić o tym, co przeczytaliśmy. Co gdzieś mogliśmy zobaczyć w jakimś miejscu, nie wiem, na stronie internetowej albo w książce jakiejś. Więc nie tak trudno mówić opinię o Jezusie. One mogą być pewnie szczere, ale nie do końca odpowiadające prawdzie. Myślę, że dzisiaj też pojawiają się w naszej przestrzeni, też w Kościele, dywagacje takie na temat Jezusa, ale bardzo często one są czysto ludzkie. Czyli nie ma tego poznania Jezusa na głębszym poziomie. To są takie wymysły naszej głowy. Intelekt jest ważny, ale bez wiary, nawet jeśli studiujesz teologię, bez wiary. Ważne są bliskie relacje, zażyłe przebywanie z Jezusem, ponieważ poznanie Jezusa odbywa się przez miłość. Więc opowiadają uczniowie, tak? Uważają Ciebie za Jana Chrzciciela, za Eliasza, może za któregoś z innych proroków. Lekko się w ten sposób wypowiadać. Ale nagle zmienia się zupełnie opcja. Jezus zmienia kierunek dyskusji. Mówi tak, a Wy za kogo mnie uważacie? I o ile tam można było swobodnie się wypowiadać, to tutaj, kiedy pytanie jest już do mnie konkretnie, a Wy, a Ty, za kogo mnie uważasz, myślę, że może się zrobić tak trochę niezręcznie. Kiedy Jezus w toku dyskusji zadał takie pytanie, to myślę, że mogła nawet jakaś niezręczna cisza powstać.
Trudno mówić coś tak od siebie głęboko, tak jak naprawdę myślę, jak czuję, jak mi serce podpowiada. I wiemy o tym, słyszeliśmy przed chwilą, że Piotr udziela odpowiedzi na to pytanie. On pewnie to też pytanie, kim jest Jezus, nosi w swoim sercu. Już od dawna, już chodzi chwilę z Jezusem. Więc kiedy Jezus mówi, wy za kogo mnie uważacie, to mówi do tych, którzy są pociągnięci przez Niego. Trzymają się z Nim. Wy, to znaczy ci, którzy poszliście za Mną. Co wy mówicie o Mnie? Czyli Jezus pyta o serce. Zaglądnij w swoje serce. Ponieważ można dużo mówić o Nim, ale mogę się z Nim nie spotkać. Mam mówić o tym, którego znam, którego spotkałem. To też jest pokusa też i tych, którzy przypowiadają Słowo Boże, kaznodziejów. Dużo mówimy o Jezusie. Jeśli nie mówimy o Jezusie, to bardzo źle, ale zasadniczo mówimy o Jezusie. Więc mamy mówić o tym, którego znamy, którego spotkaliśmy. W jakiejś takiej zażyłości, bliskiej relacji, w przyjaźni z Nim. Bo będę mówił o Jezusie na takim poziomie, na jakim Go spotkałem, na jakim zbudowałem z Nim relację. Więc Piotr odpowiada w porywie serca, mówi o tym, co słyszy o Jezusie w swoim sercu. To jest jak jakaś deklaracja, wyznanie życia. To jest odpowiedź wiary, odpowiedź zaufania. Ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś Mesjasz. My jesteśmy w Ewangelii według świętego Marka, w Ewangelii według świętego Mateusza. Mówi Jezus do Piotra, że to Ojciec ci to objawił. To nie jest z ciebie. Ojciec ci to objawił. To pochodzi od Niego. I to poznanie Jezusa rodzi szczęście, rozgrzewa serce. I kiedy Piotr poznał Jezusa, powiedział, kim jest Jezus, to też odkryło przed nim, kim On jest. Jezus mu mówi, ty jesteś Piotr, ty jesteś skała, ty jesteś Kefas. Więc poznając Jezusa, poznajemy głębiej samych siebie, kim my jesteśmy. Piotr rozpoznał w sobie skałę. Jestem skałą. Tak długo, jak jestem z Nim, jestem z Jezusem, jestem skałą. No i to jest pierwsza sytuacja, pierwszy obraz, który jest rozmalowany przed nami dzisiaj w Ewangelii. Ale widzimy zaraz dalej totalną zmianę. Jezus mówi o tym, że musi wiele wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. I mówił zupełnie otwarcie te słowa. Zupełnie jakiś nowy rozdział w tym kroczeniu z Jezusem, chodzeniu za Nim otwiera się w życiu apostołów, a szczególnie w życiu Piotra. Nie podoba się to Piotrowi. Jak czytamy, Piotr wziął go na bok, zaczął go upominać. Jak to? Będzie odrzucony Jezus? Ten mistrz, za którym ja idę? Każdy z nas chce być przyjęty, kochany, potrzebny. A tu Jezus mówi o odrzuceniu. Można powiedzieć, że ten uczeń, który przed chwilą wyznał, że Jezus jest Mesjaszem, czuje się zagrożony. Ta wizja życia z Jezusem miała być zupełnie inna. To tak jakby wczoraj i dzisiaj. Wczoraj Piotr wyznaje publicznie, ty jesteś Mesjasz. A dzisiaj Piotr bierze Jezusa na bok i upomina Go. Tam mówi Jezus do Piotra, błogosławiony jesteś, tak? Nie ciało i krew Tobie to objawiły, ale Ojciec mój. Tutaj Jezus zwraca się do Piotra, odejdź szatanie.
Tam mu mówi, ty jesteś skałą, a tutaj mówi do niego, jesteś mi zawadą. Jakby nic się nie zgadza. Piotrowi nic tutaj się nie zgadza. Skąd ta zmiana? Piotr jakby nie może pogodzić sobie dwóch wizji Jezusa. To, co mówi Jezus, Mesjasz odrzucony, i to, co wyznał Piotr, ty jesteś Mesjasz, ale taki Mesjasz, jak mamy go pokazanego w starotestamentalnej chociażby księdze Daniela. Syn człowieczy w chwale, z władzą, z panowaniem. I Piotr myślał, że o, taki Mesjasz to mi odpowiada. Nie godzi się na Jezusa, który jest odrzucony, ukrzyżowany, zabity. Jakby nie słyszy tych ostatnich słów, które Jezus wymawia, mianowicie, że po 3 dniach zmartwychwstanie. Kiedy się z czymś nie zgadzamy, możemy nie usłyszeć, nie zobaczyć perspektywy, jaka jest dalej, głębiej, perspektywy życia. Więc próbuje Piotr Jezusa przeciągnąć na swoją stronę. Wydaje się, że walczy o Jezusa, żeby to Jezusowi nic się nie stało, ale tak naprawdę walczy o samego siebie. Nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Tak? Ale reakcja Jezusa na to jest jeszcze bardziej chyba stanowcza. Zejdź mi z oczu, szatanie. Co w tłumaczeniu biblijnym oznacza stanie za mną, idź za mnie, pójdź za mną. Wróć na swoje miejsce, nie wyprzedzaj mnie. Piotrze, miałeś chodzić za mną, a idziesz przede mną, próbujesz wytyczać mi kierunki. No, to jest bardzo wielka pokusa też w naszym życiu, chrześcijańskim, a kapłańskim szczególnie, myślę. Żeby nie iść za Jezusem, ale żeby samemu planować i jakby wysuwamy się przed Niego. Niech On pobłogosławi to, co myśmy sobie zaplanowali, ale wtedy nie idziemy za Nim, tylko idziemy przed Nim. Tak naprawdę Jezus w tej sytuacji broni Piotra przed nim samym, przed Piotrem. Bo źródłem takiego zachowania Piotra jest to, co mówi Jezus. Bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Święty Paweł mówi tak, niech w was będą te same myśli, dążenia jak u Jezusa. Te same myśli, te same dążenia jak u Jezusa. Kiedy znamy myśli, dążenia, słowa, pragnienia Jezusa? Kiedy z Nim jesteśmy? Kiedy idziemy za Nim? Kiedy wsłuchujemy się w Jego serce? I Jezus nie odrzuca Piotra, przyjmuje go, ale w prawdzie. Chce, żeby mu zaufał. Więc myślę, że do nas też dzisiaj zwraca się z taką prośbą, zaproszeniem Jezus, żebyśmy Mu zaufali. Czas jest trudny, bardzo trudny. Ale dzisiaj jakby wybrzmiewa to zaproszenie Jezusa, to pragnienie. Zaufaj mi, powierz się mi. Powierz się temu, który Cię prowadzi. Poprzez trudny czas, przez cierpienie, jest wojna. Woła dzisiaj do nas Jezus, zaufajcie mi. Nie wychodźcie przede mnie. Amen.